odpoczynku, tak jak wcześniej anonsowaliśmy, że zrobimy oddzielny materiał o Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, ale zanim ruszymy tutaj tą aleją, to chciałbym zwrócić Państwu uwagę na mogiłę, która znajduje się za moimi plecami, pana Jana Tadeusza Stanisławskiego. I spytam Ciebie, Rafał, tak. Tak. Czy ta dziedzina nauki, czyli mniemanologia stosowana dalej, prawda, ma jakieś zastosowanie? O, ona ma cały czas zastosowanie. Jan Tadeusz Stanisławski to była postać, też wyrosła z STS-u oczywiście. Ja nawet niedawno, z rok temu, występowałem w radiu opowiadając o jego rolach filmowych, bo był cały program o nim. W parku to kręciliśmy, bo z powodu COVID-u nie było wstępu do budynku, znaczy nagrywaliśmy. No tak, no serial Zezem, gdzie oczywiście tam mniemanologia stosowana jest, prawda, rozwinięta. 40-latku też 40-latek, daje fokus właśnie. Oczywiście, ale też jeszcze nie zapominajmy o tym druhu z trąbką w Zezowatym Szczęściu, młodzieńcza rola. Kilka niezapomnianych ról komediowych, no w 40-latku nie mniemanolog, ale pamiętacie pewnie Państwo, nie? Pani, która krzyczy ratunku, na pomoc, się okazuje, że to jest jego żona, pani Dania, oni poprowadzą nad znieczulicą, oni czy ludzie wyjdą. Robią badania, tak, potem się oczywiście władowują się na Beszczela w środku nocy karwowskim do mieszkania, nie? Gruza tak trzymał rękę na pulsie tego, co się dzieje, bo to tak, lata 70, czyli my otwieramy się na zachód, tam psychologia i tak dalej, no tam... A Gruza lubił te obyczajowe kawałki, tak jak Bareja bardziej wyśmiewał te polityczne aspekty, tak, Gruza te takie obyczajowe. Potrafił właśnie dostrzec wszystkie te trendy, takie mody, a Warszawa, no to wiadomo, stolica, no to przodowała w tych wszystkich takich nowoczesnych trendach. Miałem okazję przecież znać Gruzę, pracować z nim przy jego ostatnim filmie, on do końca, on lubił patrzeć na ludzi, podpatrywać, on tak zerkał tu tego, tak, to był obserwator. A Jan Tadeusz Stanisławski z tym swoim profesorskim wizerunkiem, ta broda, okulary, no pasował idealnie. Jan Tadeusz Stanisławski nie leży w Alei Zasłużonych, my nią ruszymy, tak, no ale powiedzmy, że my dzisiaj jeszcze kilka innych też grobów. Idziemy dosłownie kilka kroków, tak jak widzicie, tak. Wszystko się dzieje tutaj, tak. Że tak powiem, na żywo. I mamy grób największej gwiazdy kina międzywojennego. Chyba największej, tak, tak, Smosarskiej. Tutaj by zbyt długa jest lista, żeby wymieniać te wszystkie tytuły. Każdy może sobie sprawdzić w internecie, tu nie chodzi o tytuły. Najważniejsze jest to, że to jest taka historia, można powiedzieć, taka wręcz niemalże romantyczna, kiedy pani Jadwiga Smosarska po wielu latach nieobecności w Polsce w roku 1970 wróciła, kupiła dom w Warszawie i zaraz zmarła. To może wspomnijmy, że w 1939, kiedy wybuchła wojna, tak, ona wyemigrowała. Tak, na Litwę, a potem gdzieś dalej. Tak, tak, długo jej w Polsce nie było i właściwie na dobrą sprawę okazało się, że przyjechała tutaj, żeby umrzeć na ojczystej ziemi. Przez długie lata była właściwie takim symbolem kina przedwojennego. Mijając dwa groby niefilmowe, docieramy do Jana Kurnakowicza. Tutaj. Taki ładny. Kawałek jest Jan Kurnakowicz. Może Państwo go pamiętacie jako jednego na przykład z ministrów w Królu Maciusiu. Przedwojenny aktor, który po wojnie też stworzył kilka wspaniałych ról, wspaniałych kreacji teatralnych. No, na przykład ci, którzy widzieli rewizora Chorodniczego, mówili, że w jego wykonaniu te słowa z kogo się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie, że Kurnakowicz to wypowiadał w taki sposób, że śmiech milkł całkowicie na widowni i ludzie czuli tę gogolowską grozę, tę satyrę, że to jest z nich samych. Zobacz, Michał, gdzie ja Cię przyprowadziłem. Emil Haberski. To jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie człowiek, który zniknął z pamięci filmowej, znany bardziej w środowisku teatralnym, bo to był rzeczywiście wieloletni profesor szkoły łódzkiej, reżyser, pedagog, inscenizator i tak dalej, ale przed wojną to warto sobie zerknąć. To był reżyser filmowy i to wcale nie żadnych artystycznych... Dyrektor Teatru Narodowego. Tak, tak. Zresztą pan Emil Haberski był też wiele lat dyrektorem Teatru Klasycznego w Warszawie. Z tych czasów jest anegdota. On już był taki, no, data urodzenia 1891, a my mówimy już o latach 60. XX wieku, czyli na niedługo przed jego śmiercią. No, że właśnie Emil Haberski se przywiózł ze szkoły w Łodzi rocznik studentów, zaangażował ich u siebie, tylko po roku spotkał jednego z tych młodzieńców na korytarzu. No, kochany, byłeś moim studentem. Co ty teraz robisz? Jak to, proszę panie dyrektorze, jestem u pana rok na etacie. Chodźmy dalej, ponieważ tutaj całkiem niedaleko, bo tutaj mijamy ludzi zasłużonych w wielu innych dziedzinach.
I tutaj, bo Aleja Zasłużonych jest taka, że tutaj właściwie każdy mógłby swoją dziedzinę nakręcić. Natomiast docieramy do grobu Marii Dąbrowskiej. Marii Dąbrowskiej, na podstawie której Jerzy tak, Antczak, proszę Państwa, właśnie nakręcił Noce tak, i Dnie. Tak, udałem się w taką długą, jakże interesującą, fascynującą wycieczką tropem. Miałeś taki odcinek, no właśnie. Najbardziej. Nawet na Facebooku trochę skorygowała mnie pani Jadwiga Barańska, bo tam ona jest aktywna, tak. Pewien taki niewielki błąd w związku z lokalizacjami, ale bardzo pochwaliła z drugiej strony moją tą tutaj, że tak powiem, działalność i aktywność dotyczącego tego filmu, no jakże ważnego filmu dla naszej nominacja do Oscara, kawał kina. To jest teraz w momencie, kiedy jeszcze nas następuje, są możliwości, żeby obrobić to cyfrowo, to jeszcze się wyjmuje takie barwy piękne z tego. Barwy. Oczywiście już nie mam na myśli tylko wyłącznie tej sceny z Nenufarami, gdzie jest Karol Strasburger. Strasburger, tak. Ale na przykład w Krakowie, na Kazimierzu, gdzie były wystawione kwiaty, kwieciarki, po prostu taka feria barw. Ja jestem mniej skupiony na barwach, bardziej na aktorach, na twarzach i rekonstrukcja cyfrowa daje możliwość na tym drugim, trzecim planie. Ja przecież podam przykład innego filmu, Sanatorium pod Klepsydrą Hasa, gdzie w tłumie tych Żydów są moi koledzy z Teatru Żydowskiego, Gołda Tencer, Stefania Staszewska. Ja oglądałem ten film przed rekonstrukcją, ja nie byłem w stanie ich rozpoznać. Ja mówię, Boże, gdzie oni tam są? Natomiast tutaj, w tym momencie, w którym jest film po rekonstrukcji, można te wszystkie drugie, trzecie, czwarte, piąte oczywiście plany buźki rozpoznać. Jasne. W poprzednim odcinku, prawda, zrobiliśmy wyjątek w Alei Zasłużonych. Obejrzeliśmy wtedy grup, Kaliny Jędrusik, więc Państwo oczywiście świetnie pamiętacie z poprzedniego odcinka tę opowieść, więc dziś pójdziemy dalej. I tak, no Jerzy Leszczyński, aktor, który w przedwojennym kinie się nieco zaznaczył, w kilku powojennych filmach też, ale przede wszystkim wielki aktor teatralny, o którym mawiano, że Fredrę zna jak pacierz. To było słynne powiedzenie o Jerzym Leszczyńskim. A po sąsiedzku, no już prawdziwa gwiazda kina, Elżbieta Barszczewska. Ona jest trochę jakby taką konkurencją dla Jadwigi Smusarskiej, mi się wydaje. Tak, w pewnym sensie. Taki podobny trochę typ urody. Zresztą wtedy nam się wydaje, że te wszystkie aktorki przedwojenne są do siebie w jakiś sposób podobne, bo i sprawa tego makijażu. Zupełnie inna bardzo była Ina Benita. Trochę inaczej, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na to, że inaczej brzmiała polszczyzna w wydaniu tych ludzi, którzy urodzili się na początku XX wieku. Szczególnie te L. I te L to nawet, ja mam taką śmieszną historię spośród moich znajomych, gdzie taka pani takiego trochę plebejskiego pochodzenia chciała się wyróżnić i w towarzystwie, w Sopocie, bo tam się zbierali właśnie właściciele jakichś prywatnych... Mówiła z L. Tak, i się ona sobie dodawała. A mój kolega właśnie, którego ta pani była macochą, to on po prostu strasznie tego nie lubił, nienawidził wręcz. I on mówi, jak tylko wracali z tego Sopotu do domu, czy z jakiegoś tego towarzystwa przychodzili tego, to ona już przechodziła na normalne L. Dodajmy, że leży z Elżbietą Barszczewską jej mąż, Marian Wyrzykowski. Piękna historia, tak. Żołnierz kampanii wrześniowej Powstania Warszawskiego. Tak, ale też no, przede wszystkim wieloletni profesor PWST, pedagog, za jego wychowanka się Zapasiewicz na przykład uważał. I też aktor, który w kilku filmach zagrał. Po sąsiedzku z nimi leży Maria Dulemba. Też ja tak troszkę przelatuję przez te nazwiska, bo Państwo sobie mogą sprawdzić, gdzie ci ludzie grali. To nie byli aktorzy, którzy się bardzo zaznaczali w filmach. Ja tylko chcę wyjaśnić raz na zawsze. Maria Dulemba, aktorka, i Maria Dulembianka, partnerka życiowa Marii Konopnickiej, to są dwie różne osoby. Jestem o to ciągle pytany, czy Konopnicka była w związku z tą aktorką. Nie, to jest Maria Dulemba, aktorka, Maria Dulembianka, dwie różne osoby, ale po sąsiedzku to mamy już wielką gwiazdę. Tak, no proszę Państwa, na przykład pamiętacie na pewno komedię Pani Minister Tańczy, nie? Czy Jego Ekscelencja Subiekt. Tak. I Mieczysława Ćwiklińska nie była tam jakąś trzpiotką, taką aktorką właśnie, czy powiedzmy... Trudno, żeby była trzpiotką. Zobaczmy jej datę urodzenia, 1880. Grała takie bardziej stateczne matrony, ale poczuciu humoru. Ale jaka kariera. Dzisiaj nierealne, żeby w okolicach 50 aktorka debiutowała na ekranie i została gwiazdą. A to właśnie było w przypadku Ćwiklińskiej. Taki życiorys jest przypisany ludziom, którzy naprawdę mają te takie dotknięcie palca Bożego, że nikt nie ma wątpliwości, że ma do czynienia po prostu z potencjalną gwiazdą.
czy z takim aktorem, i który wchodzi... I oczywiście, jak wiele aktorów komediowych i aktorek komediowych marzyła też o aktorstwie dramatycznym, czego wyrazem było to słynne tournée Z drzewa umierają stojąc, tak, kiedy mogła grać tragiczną, smutną postać babki. To typowe, że aktorzy komediowi marzą o dramacie, dramatyczni o komedii. To prawda. A tu mamy aktora wszechstronnego. Oj, Tadeusz Fijewski. No kurczę. Gwiazda dziecięca, zacznijmy od tego, lata 30, debiut jako chłopczyk. Jakie to była? To była chyba seria tych tych. Pan Anatol szuka miliona, inspekcja pana Anatola, kapelusz pana Anatola, tak dalej. Krytyka nie zostawiała suchej nitki na tych filmach. A jak państwo uważacie? Świetnie się to ogląda, pięknie zagrane, wesoła, można się pośmiać. To prawda. Ja powiem tak, że a propos tej całej krytyki, skoro już jesteśmy, to mała taka dygresja, że powiem tak, że no weźmy chociażby najbliższy przykład, Bareja. No to jest tak. Przykład, jak krytyka rozminęło się zupełnie z poczuciem, powiedzmy, potrzeb takiej szerokiej widowni, poczucia humoru i obserwacji tak samo. Ale proszę państwa, co chcę powiedzieć, Tadeusz Fijewski debiutuje jako dziecko kilkunastoletnie i gra do śmierci. Ostatni jego film to jest Pełnia, Andrzeja Kondratiuka. Film datowany na rok 79, Tadeusz Fijewski umiera w 78, film zagrany tuż przed śmiercią. Tadeusz Fijewski, można śledzić jego drogę aktorską od dziecka przez dojrzałego mężczyznę po staruszka, bo pomimo, że miał w chwili śmierci tylko 67 lat, miał taki typ urody, że to był typ starca. Cztery pancerni. I zobaczcie, przecież jak ktoś na przykład chciałby wywołać jakieś sceny takie, które od razu się nam pojawiają w pamięci, no to pojawia się właśnie Tadeusz Fijewski. Lalkę. Tak. To patrząc na grę Bronisława Pawlika, który odtwarzał tam postać starego subiekta, tak, to uważałem, że to jest majestria po prostu niedościgniona, że nikt nie może się zbliżyć do tego. I myślałem tak, to moje jakby takie przekonanie trwało do momentu, kiedy zobaczyłem film Hasa Lalka, gdzie Fijewski grał subiekta i mówię, kurczę, idą łeb w łeb. Tak, idą łeb w łeb. To jest nie do porównywania. Ber, robiąc serial, zrobił ekranizację po prostu literatury. Has zrobił własną interpretację, więc to też musiało być zupełnie wszystko inne. Proszę państwa, myśmy w poprzednim naszym odcinku odwiedzili Andrzeja Łapickiego i Gustawa Holoubka, czyli tych wielkich aktorów, którzy zaraz po obaleniu komunizmu weszli do parlamentu. Trzecim z nich był Andrzej Szczepkowski, który tutaj za nami spoczywa na Starych Powązkach. Aktor, działacz, też zaspowski, człowiek o niebywałym poczuciu humoru, który zasłynął w młodości też pisaniem epitafiów swoim kolegom. Ja oczywiście już nie pamiętam wszystkich, ale zapadło mi w pamięć jedno: czyściutki i zdrowy, tu leży Wituś Sadowy. Szef bez butów chodzi, bo żadnego epitafium nie mogę. Żadnego epitafium nie ma. Znaleźć. Ale powiem tak, jak zatrzymałeś się w tym miejscu i spojrzałem na grup i nazwisko, no to pierwsze skojarzenie to Joanna Szczepkowska. Nawet pytałem ciebie, czy to jest ojciec. Joanny Szczepkowskiej. Powiem, że to jest też taki przykład, kiedy niezła skądinąd aktorka zapisuje się w pamięci jako skandalistka i ten epizod trochę tak, epizod z nagimi pośladkami, ze zmienianiem redakcji, z którymi współpracuje, bo też pisarka. Chociaż ja miałem okazję z panią Joanną robić wywiad dla miesięcznika Stolica i ona absolutnie uważa, że nie jest skandalistką, że ona po prostu daje upust temu, co naprawdę myśli i w ogóle skandalistka w ogóle gdzież. Nowoczesne wyrazy ekspresji, zrobiła piękną rzecz, bo jeszcze zanim była ta pandemia, to wszystko zrobiła ten teatr w kartonie. Ona prowadzi swój jednoosobowy teatr, prowadzi go na YouTubie i robi bardzo fajną rzecz. Taką drogę wybrała, ja to szanuję. Uważam, że każdy ma prawo do swojej. Się przypomniało teraz, to nie wiem, to chyba Tuwim napisał taki wiersz właśnie o tym całowaniu w takie miejsce, gdzie to światło nie dochodzi. No tak. I myślę, że Joanna Szczepkowska trochę z tej tuwimowskiej myśli wyszła, ponieważ rzeczywiście... To ją zainspirowało, ale tak jak mówię, że to nie jest na pewno jakby taki... Ale jestem konsekwentna, bo rzeczywiście wycofała się z teatrów repertuarowych, robi teatralnie coś bardzo swojego, jest w tym konsekwentna i chwała jej za to. Nie jest to na pokaz, to rzeczywiście wyszło jakoś z niej, bo wycofała się skąd mogła. No cóż, no to chodźmy dalej. Chodźmy dalej.